Witam wszystkich z tej strony Zen, a to jest Dead Island. Tak, okazuje się, że tutaj dałem Svetlanie te szampany, co miałem dać jej, ale Jennifer Snyder miała dla mnie zadanie, które polegało na tym, żebym znalazł Anne. I to zadanie, które ona dla nas ma, jest aż tutaj. Musiałem zapomnieć, nie zauważyć. Ale na szczęście mam przeszukać wrak helikoptera, to jest tu blisko, więc zrobię to teraz. I niestety najwyżej będę musiał się cofnąć, dużo nie stracę. Będę musiał się troszkę cofnąć, co zrobię poza... Co ty jesteś? Środek czyszczący. Żeby oddać to zadanie. Dostanę wagę ciężką, więc... A może nie było wcześniej tego zadania? Dostanę wagę ciężką, więc to chyba będzie ulepszenie do młotków i innych takich. To będzie fajne. Bo za to dostanę... Nie pamiętam co. Coś dostanę w każdym razie. Coś dobrego. A helikopter jest gdzieś tutaj. Więc zrobię to w miarę szybko. Ty znowu tu jesteś. Won gnoju. No. O! Gówniana gówno. Okej, nieważne. Pojawił się. Tam jest z tyłu wzięła. No, trudno. Idziemy po ten helikopter. To jest gdzieś tutaj, więc zrobię to szybko. Mam trochę odjętego HP, trudno. Teraz nie, może zaznaczę to. Tak zauważyłem, kiedy wrzucam własny znacznik tutaj, to potem po wyłączeniu własnego znacznika jest dupa z znajdowaniem ścieżki. Więc po prostu postaram się własnych znaczników, jeżeli mogę tego uniknąć, to postaram się ich nie wrzucać w ogóle. Okej, możemy iść tu. Nie słyszę żadnych wrogów. Będzie nowy tam. Nowy zombiak. Holy shit! Sam jest przywódcą? Logan jest przywódcą? Nawet nie wiem. Watch it! O, wybuchające. Siema. Mały klucz francuski, będę mógł to sprzedać. Okej. Żyjesz? Nie żyjesz. Ty? Nie żyjesz. Okej, nie ma sprawy. Ale tam widzę jednego, który chyba żyje. Nie, nie żyjesz. A, po co wziąłem kij od szczotki? Ten wybuchł. Masz coś, jakieś ryby? Nie, tylko wiosło. No trudno. Czyli nasz pierwszy specjalny? No ja w sumie drugi specjalny, zainfekowany. Nazwijmy to, bo... Jak opuszczasz strefę gry? Ty żyjesz? Nie, nie żyjesz. A nie, Nikolaj. Okej, siema. My name is Nikolaj. As you can see, this piece of shit helicopter that was supposed to get me off this fucking island crashed. Figures, it wasn't Russian. We need to get out of here, my friends. Soon this place will be swarming with those things. Okay, comrade. Before we crashed, I saw a bunker by the beach. Once inside, it would be a great place for us to hide. Very defensible. Unfortunately, it's surrounded by those infected freaks.
If you can get us to the bunker, I guarantee I will get you off this goddamn island. Eskortuj Nikolaja. Maybe there's something inside. Okej. Okay. Nikolaj umie przynajmniej walczyć? Jesteś Rosjaninem, powinieneś umieć walczyć. Can you move any faster? Tak, tak. Nie moja wina, że biegniesz szybciej niż ja biegnę normalnie. O! Kill them! I co? We should keep moving. Nie ma sprawy. Ej, Nikolaj, nie uciekaj tak szybko. Can you move any faster? Jojo, nie martw się. Ten bunkier i tak jest bardzo blisko, więc. We should keep moving. Ja. Moje normalne tempo poruszania się jest wolniejsze od twojego biegu, szybsze od twojego chodu. Tak myślałem. Kill them. O, jeszcze ty? Dobrze wymierzony. No. Idziesz? Idziesz. 75 dolar... 73 dolary. Jasła. Bunkier. Pewnie będzie jakiś ten wybuchający tam jeszcze. No. A tu chyba jest szybka podróż z tego miejsca. Byłoby dobrze. Ten karabinek był. Są tu wrogi? Nie. To jest szybka podróż. A nie, to jest do ścieków, okej. Spasibo, my friends. Here's a little something for your trouble. Bestialska prowizoryczna maczeta. Dobre. The helicopter crash was unfortunate. Dobrze, rzucimy tu. Siep rzucimy tutaj. Naprawimy wszystko. Mam 8600, więc możemy to ulepszyć. 39 plus 18, 47, 57. To ma lepsze. No ale jest... Ale mam ten straszliwy sierp i tą maczetę. Okej, okay, to są dobre rzeczy w tej chwili. Jaki sierp śmieszny. Co ty, równo szybkowy, masz dla mnie coś jeszcze? Normally I would have called my comrades right after the crash to have them pick me up within a few hours, but my satellite phone was also unfortunately destroyed. Jesteś jakiś szpiegiem. I need you to go into the city. Find my restaurant, Cafe Kiev, and tell Sergei there to give you a satellite phone. Okay. Bring it to me, and we will be off this piece of shit island in no time. Interested? Tak, nie ma sprawy. Bardzo trudne, bo muszę to w mieście znaleźć. Yes. Good. Good. Give him this ring. He'll know you came from me. Now go. Now go. For Mother Russia. Okej, okay, zobaczmy tylko, co tu jest na górze. Okej, okay, level 3 skrzynka. Bo po co? Bo co tam? Mam niby prowizoryczny nóż. Okej, okay, możemy. Możemy pójść tu na dół. No co tutaj ciekawego znajdziemy? L. L. Dwa serca. Co? Helikopter w ogniu? A, wróć do syna moja. Elektro. A tu waga ciężka. Muszę pójść tu. Ale zobaczmy, co jest tutaj.
Gdzie nas przeniosło? Aż tutaj, okej. O, w dupę. A, w ten sposób to działa, okej. Brązowa czaszka. Okej. Mięso samobójcy. Ten samobójca to działa w taki sposób, że on mu odejmuje. Widziałem, jak mu schodzi HP. Ale jak on to włączy, to nie może wyłączyć, więc sam. Okej, brązowa czaszka. Czy jest jakiś myk, gdzie czaszki można? I od razu zrobiło mi zapis, jak ją podniosłem. To nic. Okej, zobaczmy najpierw tu do góry. Okej, fakt. Herald numer 9. Co to jest? Kuru najbardziej rozprzestrzeniała się wśród kobiet i dzieci, gdyż mężczyźni mieli prawo wyboru najlepszych kąsków, podczas gdy kobiety i dzieci zjadły resztę ciała, w tym mus, w którym znajdowały się największe skupiska choroby. Okej. Coś jest? Nie. Zejdźmy i zobaczmy. To jest chyba to, co jest tak na... No. Na tym takim tarasie. Nie, zaraz. Gdzie to jest? Nieważne. Tak tu nie ma potrzeby, żebym był. Pójdę po tego znaleźć Ann. Więc tu gdzieś było kolejne. Wydaje mi się, że jest kilka czaszek, które w którymś z bunkrów można sobie ustawić, żeby coś ciekawego zrobić. Ale nie mam 100% pewności. Nie wiem, gdzie jest Sergej, czy tam, jak on tam się nazywa. Chyba Sergej. Oni wszyscy się nazywają Sergej. Musimy pójść do Ann, a potem wrócić do diamentowych domków. Dobra. Zobaczymy, co ciekawego. A, okej, widzę cię. Skończyłeś się? Okej, nie ma sprawy. Ty? A, ty jesteś zbirem. Już po tobie. Okej. Następny to wezmę trwałość broni, bo jeżeli miałbym mieć 30% w sumie trwałości dla moich tych więcej, to jest bardzo dużo. Jest sporo was tutaj. Okej, dlaczego was jest aż tutaj tyle? Nie ma sprawy. Chcesz coś? I depczemy. Nieźle. Takie szczotki. Idziemy dalej. Sporo ich tu było w sumie. A chciałbym zdobyć tą wagę ciężką, bo może to jest coś ciekawego. Idziemy dalej. Weźmy troszkę teraz tym straszliwym sierpem. O, to też było dobre. O, to ty tu jesteś. Skąd ona się tam wzięła?
I zauważyłem, jak szła. Ile jest? Daleko jeszcze. W sumie to dało radę samochodem przyjechać? Okej. Okay. Hej, widzę biegacza. Siema. Idziemy dalej. Ty jadłeś, a ty żyjesz? Był taki jeden ziom, który jadł zioma, który żył. Więc trudno powiedzieć. O, ty żyjesz. Okej. 680, nieźle. Idźmy dalej. Tutaj. A, zwykły ziomek. Nędzarz. Czemu wy nie umieracie? Oni są odporni. O, jaka beka. To idę dalej. 42. Tak jako tako nie będą mnie tak długo gonić. No, chciałem to. Okej, idziemy dalej. Dobra, już jedno zrobiłem, to drugie. Dokończę. Okej, co tutaj? Dziwne. A może to jest ta od misia? Bardzo możliwe. Tak, to jest ta od misia. Ann Snyder. Bo jeszcze żyjecie, co? Troszkę pieniążków, sok cytrynowy. Czemu tak dużo soku cytrynowego zdobywam w sumie? Dam ci trochę wody. Nie wiem, czy potrzebuję więcej później. Okej, już nie ma. Ann Snyder. Teddy says hello. Can you find Jenny? If you see her, tell her not to worry. Because Teddy is with me, and he will protect me. Okej, nie ma sprawy. Powiedz, czekasz Jennifer, że Annie już nic nie grozi. Maybe there's something useful. No niech będzie. Czyli co, teraz muszę pójść albo do syna moja, albo tutaj aż. Dobra, pójdziemy w takim razie do do Jennifer. Powiedzieć, że Annie już nie jest nic i skończymy u syna moja? Chyba nic nie będzie, będzie w porządku. Wszyscy się położyli z powrotem. Tyle. Co to jest alkohol? Woda. Nieźle. Też żyjesz? Tak myślałem. Tak wyglądałeś jak na ktoś, kto mógłby wstać za chwilę. Idziemy z powrotem. Szkoda, że nie mam tu auta. Przydałoby się. Sierp wyjątkowo dobrej tej jest. Wytrzymałości ten sierp. Albo... Nie, dobra.
Tak nie zdążę. Znaczy, długo czasu to zajmie. O, uderzyła mnie. Troszkę krótki jest ten sierp, więc... Sierp? Taka mała kosa w sumie. Może to jest sierp. Trudno powiedzieć. Musimy pobiec do Jennifer. Dostaniemy wagę ciężką, a od tego dostaniemy elektro i będziemy mogli dużo robić. Przydałoby nam się też zmniejszenie energii używanej podczas machania. Gdzie to jest? Tutaj to się przyda, czyli to. Cios w plecy. Czas zatrucia. Czyli zrobimy tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To wszystko. Czyli 5 razy 3, 15 poziomów. Mamy spokojnie w to. A potem będziemy tam robić w to trzecią ścieżkę. Chcemy mieć jak największe obrażenia od krwawienia i od trucizny. Potencjalnie. Coś się przycięło, nie wiem czemu. Okej, okay, nie ma sprawy. Słyszałem cię. Nic mi nie zrobisz. Okej, myślałem, że możemy piec. Tak, mam dosyć dużo energii już. A, to jest... wybuchowiec. Nie chcemy mieć nic wspólnego z wybuchowcem. Co to zbir? A czy my z tobą chcemy gadać w zbirze? Nie, ty jesteś świętaczem. To takim trochę wyższym. Może po prostu jesteś taki wysoki, dziwny. Okej. Okay. Generalnie nie chcę z tobą walczyć. Okej. Co to jest? Kogo nie ma, okej, nie ma sprawy. Co ty chcesz mnie nożem? Co to w ogóle jest za nóż? Mocno nóż orkowy, słabe. O, znowu ty. Mięso samobójcy. Dosyć drogie. Okej. Jenny. Zobaczymy, co to jest ta waga ciężka. Może coś ciekawego naprawdę, a... Chyba nie. Chyba dopiero, bo tu się rozdział, to jest chyba czwarty albo trzeci, to co mamy. Więc ten, więc może po prostu to jest nowe zadanie. Anne, oh, thank you so much. Here, it's not much, but where's my champagne? I want to fucking drink till I drop. Waga ciężka. Kolekcjonerski. Tak, to jest tutaj. To potrzebuję młotek, młotek stolarski, młot, młot dworęczny, młot murarski, wielki młot kilofłom, hanbo. Blocker MC, zapowiedź zagłady i młot Gabriela. Ciężarek, zębatki, zacisk. Ciężar to podstawa, zawsze to mówiłem, zwłaszcza w przypadku broni obuchowych. Za pomocą prostego triku, opisanego poniżej, sprawisz, że twoje cacko będzie miażdżyć ciążki tych cholernych maniaków, jakby były arkuzami. Nieźle. A teraz możemy pójść do syna moja, który da nam elektro i to będzie dobre. Szkoda tylko, że to tak długo zajmuje. Ale może ciekawego coś po drodze znajdziemy. Ewentualnie moglibyśmy pójść tutaj do latarni. Moglibyśmy pójść do latarni i wziąć samochód stamtąd. Chyba tak zrobię.
Robimy, okej, niech będzie. Okej, teraz jest co? Tak myślałem, że ty tu jesteś. To ty na to? Okej. Idziemy do latarni w takim razie. Jo, mamy dużo więcej staminy niż miałem na początku. Teraz to zauważam podczas sprintowania. Ale i tak bardzo dużo wymaga od nas. Bardzo dużo wymaga od nas energii machanie bronią. Więc będziemy to robić. Będziemy machać bronią trochę częściej, zmniejszając energię potrzebną do machania. W sumie naprawię sobie najpierw rzeczy. Sergeja tu nie ma, dziwne. Napraw. Tutaj mocny, straszliwy sierp. Tysiaka, Klucza francuskiego nie naprawię. Teraz tak patrzę, że to ma taki zielonkawy kolor? Tak. Lecimy. Najmiemy samochód i Cinnamoid da nam elektro i zobaczymy, co takiego ciekawego dostaniemy. Znaczy, bo będziemy mogli maczetę ulepszyć, więc ulepszymy naszą najlepszą maczetę w najlepszy sposób. I w sumie to byłoby dobry powód, żeby wziąć to, żeby jak najszybciej do tego się brać, czyli na przykład to wampir, regeneracja energii dedykowa, włamywacz, to tutaj co to jest, doświadczenie, ceny kupna, nie, no to tutaj lepiej i tu aż i ewentualnie tutaj. Okej, zobaczmy. Możemy tędy? Chyba tak. Jesteś. Świetnie. Jesteśmy tutaj, to dosyć łatwo nam się wbije. Przeskoczymy przez... O! Sprzedajmy mu ten klucz francuski. Nie potrzebujemy go. Tutaj średnia apteczka? Nie. Nie potrzebujemy. Mięso samobójcy może też być chyba do czegoś wykorzystywane. A teraz... No właśnie, i nas nie poprowadzi nas do tego helikoptera w ogniu. Nie poprowadzi. Zaraz, moment, co? Przecież ja mogę sobie zrobić szybką podróż z tego miejsca. Czemu jestem taki głupi? O, konserwy. W sumie też dajmy mu konserwy. Okej. Tu. Środek wypoczynkowy, bunkier 2. O! Nie, wieża ratowników. Cinnamoy. Zaraz. A, tu jeszcze alkohol. Zrobię sobie tutaj trochę tych mołotowów przy okazji. Chyba, że to kosztuje pieniądze. 50 tylko. Okej, kilka mołotowów. Ile mam alkoholu? 21. Jeszcze mam sporo. No, chcę elektro. Cinnamoy, powiedz mi, co to jest ciekawego. Nic tam nie było. Napijmy się. Every little bit helps us hang on a little longer. Dostępne nowe rozwinięcia. Elektro, przedmiot kolekcjonerski. Niech to chciałem, no ale dobrze, zrobimy to. Trwałość broni siecznej. Elektro, cyk.
Odkryłem, że zwykłe ostrze i trochę prądu wystarczy, żeby ogłuszyć niejednego wpółżywego sukinsyna. Musisz tylko przylepić baterię do zwykłego majchra za pomocą taśmy klejącej i voila! Otrzymasz niezłą zabawkę. I to tu jest sierp bojowy, maczeta, siekiera, siekiera strażacka, wakizashi, katana, tanto, nóż do trzciny cukrowej, egzotyczny nóż do trzciny, zguba zeda, maczeta, wiking z południa, władca puszczy, egzorcysta. Taśma izolacyjna, drut, bateria. Na pewno mam coś takiego, więc od razu pójdźmy ulepszyć. W sumie weźmy od niego zadanie. It's a big, powerful truck, but we need to turn it into a bloody tank. O. We need to reinforce it, make it unstoppable. You up for that? Jasne. Tylko gdzie? Jedź do mechanika, żeby opancerzyć ciężarówkę. All right. Good. There's a workshop not far from the lighthouse. You'll find what you need there. You know how to weld? Let's just pray the mechanic's still alive then. We'll need to find somebody else. Okej, wagon rozpaczy. Pójdziemy do mechanika, żeby naprawić ciężarówkę. I w sumie to będzie koniec tego odcinka. Między odcinkami ja sobie zrobię, myślę, ulepszę troszkę tą maczetę, tą siekierę może. Myślę, że maczetę i sierp. I siekierę. Jak mi starczy w tej kolejności. Maczeta, sierp, siekiera. Ulepszę prądem. I wtedy będę niepokonany, bo oni będą tam bardzo wrażliwi na moje ciosy. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie!